Cześć wszystkim! Znowu pan 7. Przeciąg pilar co w Eternity. Yeah. Dobra. Szukajmy tej Elsie. Nieważne. Dobra. Tyrgil. Sure. Mamy do pogadania. Po koszuli ściera plomę. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Korgak przysięgał, że nigdy nie widział Alice. Kor znaczy się ogr? To coś ma imię? Nie wiem, co jest zabawniejsze, to, że uwierzyłeś potworowi na słowo, czy że wróciłeś, żeby mi o tym powiedzieć. Tak czy siak, dość już usłyszałem. Ha! Tak myślałem. Dobra. Ty weźmiesz sztylety, rzucisz się na nią. Weźmiesz pistolet, rzucisz się na nią. Ty podpalisz jej duszę, a ty przywalisz jej książkę. Okej. Okay. Plan gotowy. Ty go powalisz. Jego. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz strzelaj do niej i zobaczymy, jak dużo skupienia to przywróci. Dobra, podejdź tutaj i przywal jej książką. Puf! Okej. Okay. Chyba dużo więcej. 17 aż? Tak, myślę, że zadawanie na obrażenia mają wpływ na to... Nie to. Dobra, anuluj. Okej. Okay. Ty możesz użyć swojego stoka. Tak, myślę, że zadawane obrażenia mają wpływ na to, ile się skupienia regeneruje. Okej. Okay. On tam chyba leczy. Coś ciężkiego tu robił. Okej, okay. Ten gość padł. No teraz my się zajmiemy. Ty strzelaj. Okej, okay, dobra. Troszkę oberwaliśmy, ale tak jak przewidziałem. Tak, nie skończyło się. Polubownie. Okej. Okay. Hey there. No, przynajmniej nie będę czuł się źle z tego powodu, że się włamujemy do środka. Okej, to jest ten dziennik. Jutro stanę się kupłą, jutro stanę się wcieleniem Skenana, że jutro mój pan udławi się własnym biczem. Nie wiem, co chodzi. Yeah. Dobra. A to schodzimy do kolejnego podziemia. Zobaczmy. Pod Elenium Brodem znalazłem jakieś ruiny. Nie wiem, co tu kiedyś było, ale symbole Skellena wymalowane na ścianach i rzeźbił na kolorze w tunelach. Okej. Okay. To jest? Nie. W takim razie, skoro będę korzystał z kuszy, to oddam mu to gwitańskie berło. Okej. Okay. Hey there. Wygląda na to, że obrażenia również mają wpływ na to, ile się skupienia otrzymuje, więc nie jest dobrze strzelać z tego berła, kiedy no prawie nie ma obrażeń. Okej. Dobra. Just say the word. I wish you no harm. Hey. Okej. No. Eder potrafi przywalić. Hey there. Eder przerywa atak żuk drewniany. No dobra, no. Można powiedzieć, że przerwał mu atak. Śmierć jest również pewnym sposobem przerwania. Dobra. Wydaje się, że to poplamione wygniecione posłanie było niedawno używane. Na płótnie wymalowano toporny symbol. Smugi wyglądały jak zaschnięta krew. Okej. Okay. Kim był ten gość na S? Jakiś bóg? Nie wiem.
o co chodzi właściwie. Easy does it. This calls for a subtle touch. Yeah. Let's see what's in here. As promised. O, sam raz zestaw obozowy. Jednego nam brakowało. Okej, woda. I żuk kamienny. Dobra. Dobra. Możemy jednego podpalić. Dobra. Podpaliłaś go? Tak. A paladyn tego stankuje. Tego dobijemy normalnie. Dobra, teraz zajmiemy się tym. Czy on jest podpalony? Zobaczmy, jak dużo możemy go podpalić. Zdaje się, że mają wrażliwość trochę na ogień. 21 punktów obrażeń, spoko. Okej. Zobaczmy. No, dobra, to jest spora miejscówka, więc trochę nam to zajmie. To się nazywa Ruiny w Jelenim Brodzie, okej? Hey there. Wszyscy. Czy zabawne też wskaźniki ruchu. Tak, są rozmywane przez wodę, ale spoko. Just say the word. Chociaż widzę, że tu jest ukryta ściana, gro. Nie oszukasz mnie. Ale inaczej nie w ten sposób ją się odkryje. Dobra. No to poszukajmy gdzieś indziej. Dobra. O. Skajnicki kultysta. Dobra, podejdźmy tutaj bliżej. Otwórzmy ogień na niego. I każdy niech się zajmie sobie. Wow, fanatyk. Nie widzę ich paska zdrowia. No nie ma ich paska zdrowia. Dobra. Możemy wszystkich trafić? Możemy. Dobra, trafmy. Dobra. Ty strzelasz? Ja strzelam. Świetnie, teraz możemy tego użyć. A jeszcze raz to. Okej. Przełomienie i ogłuszenie, spoko. Tylko jeszcze to nie dostało. Okej, paladyn został truty, ale przeżył. Okej. Okej. Trochę pierdół. Szaty skańskiego kultysty. Just say the word. Odkryta pułapka, świetnie. As promised. Dmytrych i topas, spoko. Hey there. Zanim tam wyjdziemy. Okej. Zacznijmy jeszcze. Fajnie mieć właśnie taką salwę, która pojedynczych przeciwników potrafi zabić, zanim zdążą cokolwiek zrobić.
Okej, zobaczmy jeszcze korytarze, zanim zaczniemy wchodzić do pokojów. Okej. Zobaczmy, co tutaj mamy. Zostaw. Rękawice ogrzej siły. Moc plus 2. Okej, zaraz to zobaczymy. Oink, łaska otwiczków. Sam raz akurat zużyliśmy jedną niedawno. Solidny łuk myśliwski. Zobaczmy to. Okej. Mam tyle pułapek, których nigdy nie używam. Będę zacząć coś z nimi robić. Dobra, porównajmy. Obrażenia mniejsze. Szybkość wysoka. Solidna jakość, celność. Okej, zobaczmy. Gdzie tu jest jakość? Czy to jest dobry, czy solidny, czyli dobra jakość po prostu, a nie wyjątkowa. Tak, solidna jakość, a nie wyjątkowa. Okej. Okay. Ile to kusza ma obrażeń? 21 do 31. To nie, zostawiamy kuszę. To sobie zostawimy. Zobaczmy. Hey there. Chyba, że nic tu nie ma. Skanickie pismo. Bla, bla, bla. Kimkolwiek jest ten Skaen... Kimkolwiek jest ten Skaen, nie wygląda na miłego gościa. A właśnie, miałem zobaczyć ten pancerz. Ty masz zbroję płytową, a tu jest solidny napierśnik. No to nie jest. Nie jest ten napierśnik lepszy, co? R10. Skiwanie gotowości trochę większe, ale na tym mi nie zależy u Paladyna. Paladyna zależy mi na jednej rzeczy. Na redukcji obrażeń. Okej. Zobaczmy, co ja tutaj mam. Moc plus 2, kondycja plus 1, dobra. Zręczność plus 2, refleks plus 5. Co dawa zręczność? Szybsze reakcje. Szybkości wszystkich ataków. Okej, zostawmy. I możemy dodać mocy. Tak, bo ona ma te dłonie z mnożnikiem trafień krytycznych, więc jej nie chcę zamieniać. Natomiast magą moc się przyda. Zobaczmy, obrażenia 21 do 31. 22 do 32. I plus wszystkie jej obrażenia będą zadawały, wszystkie jej czary będą zadawały większe obrażenia. Więc fajnie. Okej. Myślę, że nam się tak zostawimy. Okej, widziałem tamtego gościa. Zastanawiam się, czy ma... Yeah. Czy ma jakiś... pomagierów. A! Wykrył mnie. Chciałem zostawić na niego pułapkę. Dobra, nic. A. Dobra, jeżeli tutaj dostała się Alice, to może być... w poważnych tarapatach. Ci ludzie nie wyglądają na kogoś. Tak. Którzy braliby... Sure. Młodą pannę. Bez złych zamiarów. Okej, cofajmy się. Przed łucznikami. Okej. Rzuciłem się z tego. Okej. Okay. Ten fanatyk zaraz obrabię. Okej. Okay. Zagłuszył nas.
To my możemy tą zgubę na nich rzucić. Potem niezłomny możemy ich oszołomić. Ale ty gdzie jesteś? Okej. Aha. Oni trochę obrywają. Zaraz się tym zajmiemy. Okej, to im nieźle przywali. Zajmiemy się najpierw tymi fanatykami. Okej. Chcemy ich... Chyba nie. Oni teraz padną. Nie ma sensu. Dobra. Dobra, teraz niezłomny. To... Okej. Wsuń najpierw tego fanatyka. Okej, Eder. Brywa sporo, ale... Teraz sobie z tym poradzimy. Możemy na przykład to zrobić. Okej. To wystrzelajcie. Okej. Leczymy się w ten sposób. Okej. Okej. Ci strażnicy trochę nasz pokiereszowali. Z następnym razem się... Nie zobaczyłem, że ich tak dużo będzie, więc dlatego nie przygotowałem się dobrze. Hey there. Ale spoko. Nic zbyt poważnego. Just say the word. Kotwiczka kolejna. Quick and quiet. I'm just too good. It's a curse. Żeby zostawić tą pułapkę. I zwabić tutaj kogoś. Hey there. Dużo pieniążków ostatnio znajdujemy. Spoko, nie narzekam. Mam nadzieję, że ona sama się nie aktywuje. Quick and quiet. Okej, weźmiemy łuk. Okej. Na to, że nic tu nie ma wartego uwagi, to weźmiemy kolejną pułapkę. Zostawimy tutaj. Wiecie co? Tak dla zabawy. Żeby nie było, że nie korzystam z pułapek. Zrobimy im ścieżkę zdrowia. No, nie można zrobić więcej niż jednej pułapki. Damn it. Szkoda. Szkoda. Byłoby zbyt fajnie. Dobra. W takim razie reszta drużyny niech... Podejdzie tutaj. Just say the word. A, dostałem osiągnięcie saper. Zostawienie pułapek. Dobra. Cisa, zwabimy ich. Death to our enemies! Okej, teraz uciekaj. Nie aktywowali pułapki? Okej. Dobra, może aktywujmy teraz tą zbroję. Oni chyba potrafią przywalić. Dobra. Gość padł. Zobaczymy ten okrzyk. Dobra, wywalczcie. Okej.
Dobra, to im przywali zaraz to, ten okrzyk jej. Okej, kaznodzieja się tutaj wali w środek. Nie najlepiej dla niego. Umysłożerca, umysłożerca. No. Ciekawe, okej. Jeszcze raz, stworzenie magii. Niech ona skupi się na tym zlecie. Okej. Ty zaraz się przewrócisz. Spoko. No, czyżby ona miała pistolet? W takim razie... W takim razie nie aprobuję tego. Okej. I wish you no harm. Okej. Ale teraz mocno oberwał, ale jeszcze żyje. Udaje się do walki. Okej. Solidny miecz, solidny sztylet, solidne pancerze. Tak, rzeczywiście mieli pistolety. Ja? Okej. Ja? Nie sprawdziłem, ile mi ta pułapka ze strzału zadała obrażeń. Ale chyba nie było to nic powalającego. Okej. Okay. Mamy tutaj coś? Nie. I'll have this open in no time. As promised. Kolejna lina z kotwiczką, wow. Hey there. Co potrzebujesz tyle lin z kotwiczką? Może pytanie jest właściwe, dlaczego oni potrzebowali tyle lin z kotwiczką? Dobra, wróćmy się tutaj. Widzę, że chyba na razie tutaj nie wrócimy. Zobaczmy, co tutaj jeszcze możemy znaleźć. Just say the word. Okej. I opuścimy przodem. Okej. Zostawimy sobie pułapkę tak jak wcześniej. Okej, a może mamy jakąś inną fajną pułapkę. Rykoszetów. Brzmi fajniej. Przyznacie. As promised. Okej. Okay. Ale ta drużyna tutaj się ustawi. Just say the word. Hey there. I tak jak wcześniej. Yeah, you better run. O. Co z wami? Poczekajcie, czekajcie. Nie przyjdzie kolej. Okej. Okay. A teraz wszyscy otworzyć ognia. Dobra. Okej. Okay. Ją coś przestraszyło. Przestraszenie i zamęt, dobra. Ich skażemy najpierw. No nic, co możemy zrobić. Wiecie co, puszczę sobie kulę ognia. Dawno nie puszczałem kuli ognia. Więc... że nie będzie z tym problemu. Dobra. Możemy na nich ten młot święty spuścić, ale... w sumie na tych kultystów. Żeby ich ogłuszyć. Ale tak. Ale musi podejść, tak? Tak, ty użyj tego swojego krzyku. Okej, okay, żeby się rzucić na jednego. Dobra. Ty rzuciłaś już ten swój krzyk? Rzucasz? How may I? Dobra.
To nam trochę obrażeń zadało, ale... Nic poważnego. Okej, to położyło ich kapłanów. Okej, rzucają tarczę. Zaraz coś na to poradzimy. Ty atakujesz? Chyba nawet tego kultystę musimy rozwalić. On cały czas mnie tu leczy. Dobra, zobaczmy. Bym się ustalił tutaj i zasadził ładne wachlarz płomieni. Tak, to mi się podoba. No to te widmowe ostrza, zaczynając od kultysty. I wszyscy na kultystę. Przywalim jeszcze raz tego. Chyba mi nie wystarczyło. Prawda jest bardzo uparty ten człowiek. Dobra, w końcu padł kultysta. Dobra, może zajmijmy się tym umysłożercą. Dobra, musimy jeszcze bardziej z boku zajść. Płynny płomień. Tak. Dobra, przewróć go jeszcze raz. Just say the word. Możesz mu zadać jakieś uderzenia. Okej. Myślałem, że to mnie trafi, ale okej. Jakoś to dziwnie zadziałało. Okej, dobra. Dobra, robią się coraz ciężsi ci umysłożercy, czy ludzie z tej świątyni. No tutaj pewnym problemem był ten kapłan, on ciągle ich leczył, przez to nie mogłem ich ciągle ubić. Okej. Dobra, pistolet, solidny pancerz, watowany. Nic ważnego. O, mleko. Spoko. Hey there. Przydałaby się to teraz ta zdolność Kany do łatania ran, która przywracała zdrowie. Ale cóż, prędzej czy później damy to również niezłomnemu. Just say the word. Ha! Pułapka od frontu. Not a problem. Fajnie, że nie wchodziłem od frontu. That'll do it. Pułapka spojrzenia czegoś tam? Skamienienie przez 3 sekundy. Okej. Ile obrażeń zadaje tę pułapkę rykoszetów? 11-18. Strzelił w stronę ofiary serii magicznych pocisków. Po trafieniu wyszukują one kolejny cel. Choć z każdym uderzeniem tracą część pędu. Okej. Okay. Spoko. Hey there. Teraz panda golasów tutaj leży. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze będzie. Jeden kultysta. Dobra. Dobra. Nie się zajmą strażnikiem. Eder go przewrócisz. Okej. To go przerwie. Co
całkiem sporo pieniążków będziemy mieli, jak posprzedajemy te wszystkie swoje przedmioty, które tutaj znajdziemy. Ostatni dziennik Jonasa. No, to samo. Oraz klucz do starego lochu. Lista imion. To pojęta kartka papieru zawiera listę imion. Niektóre zostały skreślone. Edith zostawiła na noc otwarte okno. Mały domek zostawia na noc. Igrety. Ktoś ze starej swali nie mówi po elderzku. Tiffis. Mieszka w małym obozowisku na drodze do Kłodowa. Coś się tu rządza sobie samotne spacery. Wtedy powinno być no, na Twój Belmis. Jego rodzice zostawiają samego po nabożeństwie. Senelis odwiedza kochankę przy życiu Bali co trzeci Foltsak. Zaczaić się na niego na drodze. Sprawdzić Złotą Dolinę i Dar Ondry. Może tam być więcej zainteresowanych. Okej. Wygląda na to, że trafiliśmy na kult, który porywa ludzi. Z jakiejś przyczyny. Czy nie wiemy dokładnie jakiej, ale z pewnością niedobrej. Okej. W następnym odcinku zwiedzamy dalej tą świątynię. Szukamy Alice. No i może zbliżymy się do rozwiązania tego zadania. No tyle mogę powiedzieć. Okej. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.